Nie możecie z kimś się porozumieć. Komunikacja zakłócona. Lub ktoś was nie rozumie. Nie możecie się dogadać. A czasu jest mało. Trzeba działać. Popatrzcie, klapsydra już nie odmierza czasu. Trzeba zakasać rękawy i iść. Realizować jakąś sprawę w waszym życiu. Ona jest związana. Popatrzcie, to jest wasza rodzina. Dzieci. Odwrócone są tutaj jakieś problemy rodzinne, mogą być problemy z dziećmi, choroba dzieci, coś tutaj niedobrego się dzieje. Jeżeli nie macie dzieci, to może to być jakieś przedsięwzięcie, jakiś wasz biznes, coś niedobrego dzieje się w takiej bliskiej sferze waszego życia. Popatrzcie i znów te dzieci odwrócone. Wasz ogród. Różne niebezpieczeństwa z zewnątrz dotarły do waszego ogrodu, do tej najbliższej wam sfery. Będziecie musieli stać się altruistą. Nie ma tutaj miejsca na egoizm. Oddacie się przedsięwzięciom, rodzinom, dzieciom. Oddacie się innym całkowicie. Nie ma miejsca tutaj już na egoistów. Karma. Wszystko tutaj związane jest z karmą, to całe działanie. Jakieś więzi, powiązania, układy, umowy. To jest powód do waszych działań. I jeszcze to więzienie waszych przekonań. Staliście się sami niewolnikami waszych umysłów. Karty pokazują, że wy nie widzieliście, nie zdawaliście sobie sprawy z tego, co nadeszło, bo byliście zamknięci w takim więzieniu. No właśnie, wy się nie uczycie. Nie wyciągacie wniosków z przeszłości. Nie rozwijacie się, wasze umysły, znów to jest pokazane, blokują wasz rozwój. I to wpływa właśnie na te problemy w waszym życiu rodzinnym. Te związki, o których tutaj mowa, to są bardzo bliskie związki. Dusze doskonale tutaj wasze się znają, ale wy nie postępujecie zgodnie z sercem, zgodnie z duszą, tylko patrzycie na siebie przez swoje właśnie ego. I ta cała historia to jest taka nauczka dla was, byście zaczęli nie patrzeć przez ego, zostaniecie wręcz zmuszeni do tego, by zachować się altruistycznie w stosunku do drugiego człowieka.